Cześć, witajcie. Dziś spotykamy się ze smartfonem ze średniej półki Motorola Moto G60S. Telefon, który jest już od pewnego czasu na rynku, a ja spróbuję dziś odpowiedzieć Wam, czy warto się nim interesować pod koniec 2021 roku. Zapraszam. Na początek, jak zwykle, parę słów o stylówie i ergonomii. Moto G60S to raczej niedroga konstrukcja, więc nie dziwi, że została zamknięta w obudowie z plastiku. Na szczęście obudowa wygląda całkiem przyzwoicie, a do tego jeszcze oferuje ochronę przed przypadkowym zamoczeniem na poziomie IP52. Czyli można przyjąć, że deszczu ten telefon się nie boi, ale raczej nie należy go brać już pod prysznic. Wyjąwszy motkę z pudełka, ucieszyłem się, że telefon ma taki delikatny wzór na tyle obudowy, który, jak liczyłem, zręcznie zamaskuje ewentualne zabrudzenia i zarysowania. Niestety, coś tu nie pykło. Jak widzicie, zabrudzenia na smartfonie widać dosyć intensywnie, w zasadzie tak prawie jak na błyszczącym, a do tego udało mi się już tą obudowę zarysować. I pewnie właśnie dlatego producent dodaje do zestawu silikonowy pokrowiec, który niestety też fajnie dosyć zbiera ślady palców. Z przodu też za bardzo szału nie ma. Ekran otacza dosyć chyba szeroka jak na aktualne standardy ramka, w dodatku o różnych szerokościach, inna na dole, inna po bokach, inna na górze, z otworkiem na aparat do selfie. Jeżeli chodzi o ergonomię, no to cóż, przyciski umieszczono w miarę sensownie, bo na boku, aczkolwiek jak dla mnie mogłyby być trochę rozdzielone od siebie, bo zdarza mi się pomylić. Co prawda włącznik ma taką karbowaną strukturę, ale jak założymy pokrowiec, no to już ciężko wyczuć, który jest który. Jak już zapewne zauważyliście, przyciski są tak naprawdę cztery. Włącznik, dwa głośności i kolejny do asystenta Google. Moim zdaniem można by się było doskonale bez niego obejść, a jeśli już producent dodaje taki przycisk, to moim zdaniem powinien dołożyć opcję zmiany jego funkcji, bo ja na przykład bym wolał, żeby, nie wiem, był on wyzwalaczem migawki w aparacie. Jeżeli się zastanawiacie, gdzie jest czytnik linii papilarnych, to proponuję przenieść się w czasie kilka lat wstecz, bo czytnik jest z tyłu. Świetnie go zamaskowano, bo jest on w logotypie Motorola. Czytnik działa świetnie. Po prostu jest bardzo dobry i w sumie sięganie do niego, ile nie mamy telefonu w samochodowym uchwycie, jest całkiem wygodne. Jeżeli chodzi o rozmieszczenie gniazd, no to szybciutko. Na górze jest jack i jeden z mikrofonów. Na dole mamy USB-C, kolejny mikrofon i pojedynczy głośnik. O przyciskach na prawym boku już mówiłem, a na lewym boku mamy szufladkę na karty. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, to w zasadzie nie powinienem się tutaj do niczego przyczepiać. Telefon jest zrobiony porządnie, jest dosyć sztywny, nie trzeszczy, ale jego stylowa jakość, powiem szczerze, mnie nie porwała. Nie porwał mnie również wyświetlacz. W zasadzie nie powinienem narzekać, bo telefon jest stosunkowo niedrogi, więc AMOLED-a tutaj nie oczekuję. Ale jeśli już IPS, to niechby to był świetny IPS, a ten jest po prostu przeciętny. Mamy rozdzielczość Full HD, mamy nawet, słuchajcie, szybkie odświeżanie i to 120 Hz. Ja w zasadzie powinienem to pochwalić, ale powiem szczerze, ja bym chętnie to szybkie odświeżanie zamienił na dużo, dużo wyższą jasność tego ekranu, bo o ile teraz w pomieszczeniu zamkniętym ekran wygląda znakomicie, o ile w pochmurny dzień również sprawdza się naprawdę dobrze, w nocy to już wręcz znakomicie, o tyle w słoneczny dzień korzystanie z tego telefonu jest już, powiedzmy, niezbyt komfortowe z racji tego, że wyświetlacz po prostu przestaje być czytelny w silnym oświetleniu. Trochę szkoda, bo wyświetlacz jest taki, jak lubię. Duży, 6,78 cala, co z kolei sprawia, że to nie jest telefon dla każdego. Proponuję, przed zakupem wybierzcie się do sklepu i przymierzcie, czy to urządzenie nie będzie dla Was za duże. No i czy nie za ciężkie, bo Moto G60S no, ułamkiem też nie jest. Co widzimy na ekranie? W zasadzie niemalże czystego Androida, którego interfejs Motorola przejmuje w zasadzie bez zmian, dodając jedynie od siebie parę dodatkowych, wygodnych w sumie opcji, zgromadzonych w jednym miejscu w aplikacji Moto. Mamy już to, co widzieliście, czyli namiastkę Always on Display, ale mamy też słynne, kultowe już niemalże gesty Motorola, jak chociażby możliwość włączenia latarki poprzez potrząśnięcie telefonem. Mamy tam jeszcze proste opcje personalizacyjne, możemy sobie zmienić na przykład kolorystykę czy czcionkę interfejsu.
Możemy sobie zmodyfikować tapety oczywiście. No i w roli uzupełnienia mamy też jeszcze kilka innych gestów, na przykład trójpalcowy zrzut ekranu, czy szybkie włączanie aparatu fotograficznego, czy też wybudzanie telefonu poprzez podniesienie go, względnie wyciszanie dzwonka w dokładnie ten sam sposób. Dodano jeszcze bardzo wygodny gest do dzielenia ekranu pomiędzy dwie aplikacje. W sekcji Moto znajdziecie również instrukcję, jak posługiwać się tymi wszystkimi dodatkowymi elementami i aparatem fotograficznym. Jak to wszystko chodzi? Powiem Wam, że całkiem w sumie nieźle. Mamy tutaj 6 GB RAM-u i Mediateka Helio G95, co w sumie razem jakiegoś wielkiego szału nie robi, ale z powodzeniem wystarczy do zapewnienia temu smartfonowi zadowalającej płynności pracy i stabilności pracy. I to jest najważniejsze, bo ten telefon stosunkowo nieznacznie tylko się nagrzewa podczas wytężonej pracy i, co jeszcze ważniejsze, nie cechuje się throttlingiem, to znaczy po rozgrzaniu się bebechów wydajność smartfonu spada tylko w minimalny, myślę, że przy normalnej eksploatacji praktycznie niezauważalny sposób i za to ten telefon mogę pochwalić. Myślę, że jako średniaka mogę go jeszcze w końcówce 2021 roku pochwalić za 128 giga wbudowanej pamięci wewnętrznej i na możliwość skorzystania z karty microSD w celu rozbudowy tej pamięci. Co prawda w hybrydowym slocie, niemniej lepsze to niż nic. A skoro już wspomniałem o gniazdku na karty, no to oczywiście mamy tutaj dual SIM, ale niestety smartfon ten nie obsługuje sieci 5G. Czy to jest jakiś problem? Prawdę mówiąc, zależy to od tego, gdzie mieszkacie, ale wydaje mi się, że ktoś, kto kupuje stosunkowo niedrogi telefon, raczej jeszcze nie czuje wielkiego parcia na to, by korzystać z 5G, które wiadomo, zasięg ma jeszcze taki, jaki ma. Na razie ten brak mogę wybaczyć. Pochwalę za to, że jest NFC i że jest całkiem przyzwoita jakość połączeń. Tutaj nie będę narzekał na jakość dźwięku w głośniku słuchawkowym. Ten dolny głośnik jest pojedynczy, zewnętrzny i robi co może, aczkolwiek nie idzie mu to jakoś wybitnie. Powiedzmy, że do rozmów się nadaje, ale do muzyki to już kompletnie nie. Nie zauważyłem, żeby ten telefon miał jakieś poważniejsze problemy z wyszukiwaniem zasięgu, z utrzymywaniem zasięgu sieci, nie było zrywania połączeń, GPS pracował, po prostu robił swoje. Nie było też problemu przy współpracy z akcesoriami Bluetooth, które tam akurat miałem pod ręką, także wydaje mi się, że tutaj pod tym względem, pod względem komunikacji, wszystko w Moto G60S jest po prostu ok. Jest poprawnie. Jak na razie w tej recenzji dosyć często przewija się słowo przeciętne, przeciętność, przeciętny. Ale w tym smartfonie jest coś trochę już nieprzeciętnego. Mowa o akumulatorze. Akumulator jest w sumie typowy dla Motorola, bo ta firma już od dawna pakuje do swoich smartfonów baterie o pojemności 5000 mAh. Ale tym razem podkreślam, niedrogiego stosunkowo średniaka Motorola dopakowała jeszcze szybkie ładowanie. Widzicie? 50 W. I dzięki temu, że bateria jest dosyć duża i sama z siebie już wystarcza nam na prawie że 2 dni całkiem swobodnego korzystania ze smartfona, to jeszcze dosyć szybko nam się napełni. Mniej więcej po kwadransie mamy już prawie że połowę naładowania, tam 40 kilka procent, zależy od tego, od jakiego poziomu zaczęliśmy ładować, a pełne naładowanie baterii nastąpi w nieco ponad 50 minut, czyli też całkiem niezłe, aczkolwiek przy tej mocy ładowania to mam wrażenie, że znam kilka telefonów, które ładują się nieco szybciej. Ale cóż, nie wybrzydzajmy, bo i tak jest naprawdę tutaj bardzo dobrze, a producent jeszcze, co jest wyjątkowe w dzisiejszych czasach, zadbał o praktyczną ładowarkę w zestawie, bo ma ono nie tylko wyjście pod fabryczny przewód USB, ale również pod USB-C. I co najfajniejsze, potrafi ładować jednocześnie dwa urządzenia. Możemy sobie zatem podładowywać jedną ładowarką, na przykład nasz smartfon, tylko troszeczkę wolniej, i powiedzmy zegarek, czy tam słuchawki Bluetooth. No za baterię, system ładowania i samą ładowarkę, no to tutaj duże high five dla Motorola. Niestety za zdjęcia piąteczki to tu już nie będzie, bo o ile zestaw fotograficzny 64 plus 8 szeroki plus 5 do makro plus 2 do rozmywania i 16 na przodzie zapowiada się całkiem fajnie, o tyle zdjęcia są
Znowu wracamy do słowa przeciętne. Po prostu. Wielkiego szału nie ma, wielkiego dramatu również nie ma, ale czy ja bym tu chciał cokolwiek chwalić? Nie. Zdjęcia w dzień są po prostu poprawne. Makro są po prostu dobre. Telefon w miarę znośnie radzi sobie z rozmywaniem tła, ale jakby tego dwumegowego aparatu nie było, to nic by nie ucierpiał. Jeżeli chodzi o aparat szerokokątny, no to cóż, szukając plusów powiem, że obejmuje dosyć szerokie pole widzenia, no ale zdjęcia niestety już ustępują i jasnością, i odwzorowaniem detali zdjęciom wykonywanym głównym aparatem. Ale czasem, no aparat szerokokątny jednak mimo wszystko może się przydać, byle nie po nocy. Bo w nocy to już kicha, szczególnie, że nie wiem, czy to błąd, czy po prostu tak miało być, w aparacie szerokokątnym nie skorzystamy z trybu nocnego. Ten z kolei znajdziemy przy aparacie głównym, ale też wielkiego szału nie robi. Mam wrażenie, że po prostu podciąga jasność kosztem zwiększenia szumów w ciemnych polach kadru. Niemniej niekiedy zdjęcie wykonane w tym trybie faktycznie wychodzi poprawnie. Całkiem nieźle. Także pod względem fotografii tutaj wielkiego szału nie ma, ale nie jest w sumie źle, jest po prostu przeciętnie. Podobnie przeciętnie jest w przypadku selfiaków. Tu w zasadzie fotki wychodzą w miarę poprawnie. Oczywiście aparat, jak to aparat do selfie, ma tendencję do prześwietlania tła. Niestety HDR-u tutaj w aparacie przednim nie mamy. W przypadku aparatu do selfie nie mamy również trybu nocnego, ale za to mamy lampkę doświetlającą. O, patrzcie. Fajnie ją wkomponowano, prawie jej nie widać i może być pewną niespodzianką, kiedy używamy tego telefonu po raz pierwszy. A jeżeli chodzi o filmowanie, no to cóż, tutaj również wielkiego szału nie ma. Filmy są, powiedzmy, że do oglądania, znowu użyję tego słowa, poprawne, przeciętne. Można co prawda nagrywać w 4K, ale tylko w 30 klatkach na sekundę, więc jest tak po prostu zwyczajnie. Filmy dają się oglądać, ale na jakąś super rewelację to też nie liczcie. Jak zatem ocenię Motorola Moto G60S? No cóż, pewnie już zgadliście, przeciętnie, bo to jest bardzo, bardzo przeciętny telefon, którego najmocniejszym punktem jest chyba szybkie 50-watowe ładowanie, załączona do zestawu praktyczna ładowarka i pojemność samego akumulatora sięgająca 5000 mAh. Myślę, że mogę również pochwalić stabilność pracy tego telefonu. On niespecjalnie się nagrzewa i nie oferuje Wam przykrych doznań związanych z throttlingiem. Jeżeli chodzi o budowę, no cóż, może się podobać, jest zabezpieczona przed wilgocią, więc w pewnym stopniu praktyczna. W zestawie mamy silikonowy pokrowiec, który ochroni obudowę przed zarysowaniami. Telefon ma bardzo dobry, choć nieco w staromodnym stylu utrzymany czytnik linii papilarnych. Ma mini jacka, ma miejsce na microSD. No i to tyle rzeczy, za które chciałbym ten smartfon pochwalić. Nie pochwalę za zdjęcia, ale też nie zganię. Jest po prostu przeciętnie od średnio. Z pewnością ten telefon zrobi tam jakieś zdjęcie i raczej strasznie Was nie rozczaruje, ale nie oczekujcie, że będzie to poziom tych droższych średniaków, czy o flagowcach już nawet nie wspomnę. Najmniej w tym smartfonie spodobał mi się wyświetlacz. Moim zdaniem przy świetle dziennym, szczególnie w bardziej słoneczne dni, no to niestety trzeba powiedzieć, że jest po prostu słabo. Wszystko to razem kosztuje obecnie niecały 1200 zł. No i cóż ja Wam mogę powiedzieć, przy całym moim sentymencie do Motorola, którego nigdy nie ukrywałem, nie jest to smartfon, który rekomendowałbym jako urządzenie pierwszego wyboru. Jeżeli uda Wam się go wyrwać od operatora taniej, no to już nabiera sensu. Jeżeli go dostaniecie w prezencie, no to też nie narzekajcie, ale jeśli mielibyście kupić coś za 1200 zł, no to cóż, proponuję Wam uważnie poszukać na rynku ciekawszych propozycji, a bez problemu je znajdziecie.